historia tych targów to trochę historia o polskiej, polskiej gospodarki, czyli od tych targów, kiedy promowano sprzedaż złóżek polowych, towarów sprowadzonych w ramach własnego importu. Potem zupełnie inna forma, czyli duże hurtownie, które sprzedawały produkty. A dzisiaj myślę, przedsiębiorcy, którzy trochę walczą z dominacją sieci sprzedaży na rynku, Biedronką, Lidlem, innymi większymi sieciami, które trochę wypychają ich z rynków albo ograniczają możliwość dystrybucji innych producentów niż tych, którzy sprzedają w tych sieciach, o których mówię, więc trochę inny nastrój niż sprzed lat, ale cieszę się, że są cały czas przedsiębiorcy, którzy są aktywni, działają wolno, są oni z Opola i też spotykamy się w miejscu ważnym, czyli w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym. Tutaj na sali mamy około 100 wystawców z przemysłu spożywczego, papierniczego, kasy fiskalnej i tym podobne, czyli między innymi wyposażenia sklepów. Spodziewamy się naszych właścicieli sklepów, którzy z nami współpracują jako stowarzyszenie. Podejrzewam, że będzie około 300-400 gości zaproszonych na naszą imprezę. Te targi różnią się tym od normalnym kontaktu, że wystawcy przedstawiają swoje nowe oferty, nowe produkty, które mają w tym momencie dostępne na rynku. Jesteśmy firmą rodzinną, produkujemy wędliny w zasadzie już od 1989 roku. Myślę, że jesteśmy bardzo rozpoznawalną marką tutaj na Opolszczyźnie. Po raz pierwszy wystawiamy się na tych targach, ponieważ gdzieś chcemy się rozwijać w tym kierunku. Chcemy wyjść na zewnątrz z naszymi produktami, ponieważ uważam, że są one rewelacyjne. Na tle konkurencji na pewno wyróżniamy się jednak tą tradycją, smakiem. Wędliny produkujemy w Opolu, dokładniej w Groszowicach. Tam zlokalizowany jest nasz zakład. Nasze wędliny są dostępne w zasadzie już ponad 40 punktach sprzedaży na terenie całej Opolszczyzny oraz w niektórych lokalnych sieciach spożywczych. Mamy tutaj do zaoferowania sprzęt, monitory do digital signage, czyli do wyświetlania treści marketingowych, reklam dla sklepów. Mamy też urządzenia do komunikacji w zespole dla sieci sklepów oraz również tutaj jeszcze są urządzenia typu kasy, typu monitory, POS-y, czyli wszystko, czego potrzebują sklepy.